Od najmniejszego do największego człowieka na świecie. Uwaga, na początku tam był taki mały człowieczek. Teraz mamy tutaj jakiś 1,75 m. Tutaj to już jest jakiś koszykarz, ja nie mogę. Tutaj 2,25 m. Mega dużo, 2,29 m. To będą głównie koszykarze na bank. Że jak on na fotel siądzie, to on wygląda jakby siedział na jakimś, kurczę, taborecie. Co jest grane? Ej, naprawdę? 2,56 m. Czy to dojdzie do 3? Niemożliwe, żeby to doszło do 3. Czy był człowiek, który miał 3 metry? Ej, to by było powalone. Dobra, ja kojarzę tego ziomko, on jest najwyższy na bank. 2,72 m. Jaki to jest wieżowiec? To... Ostatnio robiliśmy reakcję na największe budynki na świecie i nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, jak zrobiło to. Największy człowiek na świecie, 2,72 m. To jest... Nieważne, nie chce mi się tego liczyć, w każdym razie większy ode mnie byłby na pewno o dosyć sporo i czułbym się przy nim prawdopodobnie jak kundel przy Burdż Kalifie.